Hej, siemanko, z tej strony Kondi, a to już jest 17 odcinek z serii z Rafta. Sorki, że odcinek pojawia się tak późno, ale po prostu mam mało czasu, żeby nagrywać i w ogóle majówka, różne sprawy i naprawdę przepraszam was z góry. Tak jak w każdym odcinku w sumie, nie mam jakiegoś większego planu przygotowanego na ten odcinek z Rafta, ponieważ ja wiem, że w tym Rafcie się dużo dzieje teraz, więc pomyślałem sobie, że znowu może na spontanie nagram i może będzie git. I dlatego właśnie tak trochę spontanicznie, jeśli można tak to ująć. Też może czasami się zdarzyć tak, że ta kamerka nie będzie niestety miała tego. Po prostu, znaczy kamerka, co ja mówię? Że ten filmik po prostu nie będzie zmontowany, tylko po prostu będzie na żywca nagrywany. Tak, na żywca, czyli hokus pokus, to co się wydarzy, to się wydarzy. Więc po prostu chciałbym was przestrzec, że coś może się wydarzyć złego. To zaczynamy szampańsko, powiedziałbym wam. Idealnie zaczynamy. I od razu powiem wam teraz tak, że ostatnio odcinku niestety jak to powiedzieć wam? Nie nagrałem większości odcinka, ponieważ nagrywałem tylko czarny ekran, a nie nagrywałem gry, więc to wam wytłumaczyłem w sumie, ale chciałem wam to jeszcze raz przytoczyć, więc dobra. Na pewno co chcemy zrobić, to otóż musimy jeszcze wyeksplorować trochę tą wyspę, dlatego iż tu jest dużo rzeczy fajnych na tej wyspie. Tam już rekinek niestety pływa, ale dobra. Mam mało miejsca w ekwipunku, tego nie przemyślałem w sumie. Właśnie tam, kolegę, właśnie tu, czy co robisz? Dobra, tu jesteśmy już. Czy wejdziemy tutaj gdzieś bardziej do góry? Czy jest taka opcja w ogóle? Widzę, że mnie tutaj coś użarło. Dobra. Tu chyba jedynie możemy wejść. Dobra, to sobie wejdziemy tędy. I tak, i Boże. Dobra, tu sobie już jedno. Żeby tylko było miejsce. To się liczy najbardziej. Mam miejsce, mam jeszcze miejsce. Dobra, spoczko. Tu mam jeszcze jedno drzewko. To jedno sobie tutaj ładnie zrobimy. No i tak właśnie jak wam mówiłem. W tym rafcie to się właśnie tak mniej więcej dzieje i jestem najbardziej tutaj przekonany w sumie do tego rafta, bo nie wiedziałem, że on aż w taki sposób się rozwinie, jeśli tak można to ująć. No a jednak raft to jest fajna gierka, fajna. Dużo się dzieje w niej. Szkoda, że po prostu jakby nie mam z kim go nagrać, a chciałem właśnie w sumie spróbować zagrać jakiś tam, nie jakiegoś co-playa nagrać albo coś w sumie w ten desein. Dobra. Czy jeszcze tam jest, trzyma się mój ten? Dobra, trzyma się, ładnie. Pięknie wręcz, żeby tutaj mieć tylko rekinek nie użar. Bo to by mogła być najgorsza rzecz, jaka by się trafiła w tym odcinku. Ależ dobra. Niestety, ale pan tak nie może robić, bo to mi się wydaje, że my tak nowej Polski nie zbudujemy. Dobra, robimy tak. Idealnie. Ponieść słońcego. Mamy kolejną słońcegłę, superancko. I to będzie idealne, teraz to co zrobię, idealne będzie pod miniaturkę, ponieważ... Aha, tu już mam wodę, ładnie. Aha, bo ja desek nie miałem. To ciekawie. Tu się ładnie zjemy tego tutaj dorszyka, śledzia znaczy. Aha, bo ja po prostu nie miałem wody, dobra. Dobra, spoczko. W dzisiejszym odcinku chciałbym głównie stworzyć tak zwany filter do wody, bo udało mi się w tamtym odcinku zdobyć 4 szkła, jak dobrze pamiętam, i dlatego właśnie chciałbym stworzyć ten filter do wody. To jest za duża ryba niestety, i ten filter do wody pomógłby mi we tak po prostu w szybszym nawadnianiu się w tej grze właśnie. Wie pan, tu rekin pływa. Dobra, spoczko, lecimy tutaj. Dobra, mamy taką tutaj małego śledzika, czy co to jest. Dobra, i teraz możemy zrobić otóż tak, że klikniemy sobie właśnie tu. I to jest w tym miejscu. Tak, filtry. Plastik, potrzebujemy plastik. Dobra, plastik.
I możemy stworzyć ten filtr, więc go sobie stworzymy i teraz w którym miejscu go zrobimy? I otóż jest pytanie. Ja sobie go chyba dam, no tutaj, żeby tu, żeby, bo tu już się robi tak bardziej ciasno. I tu właśnie jest ten filterek ładny. Mogę budować? Mogę, ale niestety nie mam tak dużej ilości jeszcze tego. I o co w tym chodzi? Aha. Nalej płyn. Nie, nie to. Nie, panie, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Nie wiem, czy też coś w ogóle daje, ale ja tak robię często. Czekaj. Bo tu się muszę napełnić, bo tu mam ten. Ja tu jestem tak mało tu ten i w ogóle, że po prostu... Ja nie wiem, o co chodzi na razie. Klikamy E i... nalej płyn. Nalej. Więc nalewamy go. Umyć butelkę słonej wody. E, aha! Czyli to tak działa. Znakomicie. I to taki sposób filtruje? Dziwne, ale ciekawe. I like it, I like it. Dobra. Czy tu się pofiltrowała? Tak, filtrowała się woda. Znakomicie. I teraz tak. Jest... Nie jest w sumie dużo opcji, co możemy jeszcze zrobić, bo... Czekajcie. Bo... Przepraszam. Możemy tą wyspę do końca tu zeksplorować. My przeżyjemy, przeżyjemy. Na dole tej wyspy są jeszcze jakieś bodajże rzeczy. Więc możemy... Mamy trzy opcje w sumie. Możemy jeszcze dokończyć tam, ale ja nie wiem, czy w tym jest tak zwany sens. Czy to jest sens właśnie tam... wchodzenia tam. Ale... Znaczy... No, pójdę na pewno, znaczy sprawdzę, co tam jest. Patrzcie, jak to działa szybko. Wow, zarąbiste to jest. Mi się podoba. I patrzcie na to. Czy jestem ciekaw, czy jest jakieś automatyczne robienie jedzenia, albo nie wiem, w sumie automatyczna wędka. To było ciekawe, też wam powiem. No i przytaczając się do początku odcinka, czemu nie było wczoraj odcinka? Znaczy, to jest dzisiaj? To dzisiaj będzie odcinek. Ale czemu tak późno on jest? Tak jak mówiłem, nie mam czasu teraz za bardzo, bo jest ciężko, ciężko, jest ciężko. Wszystko mam naraz i dlatego mam mało czasu, więc sorki za to. Ale... nagram może jakiś maraton, jak to wszystko się ustabilizuje. Więc czekajcie. I zostawcie też lajkacze, bo mi to pomaga, wam to długo w sumie nie zajmuje. I też subskrypcje zostawiajcie i dzwoneczek. Ja będę... Dziękuję wam za te bardzo, to wszystko, bo zbliżamy się już do 100 subskrypcji, więc... Więc fajnie, fajnie, przyjemnie. Tak zwany przyjemniaczek. Czy my coś tutaj mamy? Nie, nic tu nie ma, bo raz widziałem coś, że chyba coś było w takim miejscu, ale nie jestem pewny do końca. Dobra, więc podpłyniemy tu bardziej. O, tam jest reki niestety. No i otóż wiedziałem, że tak to się zakończy, ten tu mój bezsensowny podjazd. Czekajcie. O. I teraz gdzie ten rekinek tu może być? Czy my coś tu jeszcze mamy? Bo ja nie chcę po prostu opuszczać tej wyspy, nie mając wszystkiego tu zeksplorowanego. Głównie mi o to chodzi. Bo nic więcej w sumie tu się nie interesuje na tej wyspie. Bo chciałbym zdobyć mega ten cały tutaj zasób. Jeśli tak to można ująć w sumie. Tutaj coś jest.
Tu jeszcze coś mamy. Dobra, więc to bierzemy. No i tak właśnie mówiłem, tu trzeba dokładnie wszystko zbierać stąd. Bo tu właśnie wszystko jest potrzebne. Ogromny małż. Co możemy z takim małżem zrobić? A to wiemy się może później. Tu jeszcze coś mamy. Więc to bierzemy. Glina. Tu coś jeszcze mamy. Dobra. Czyli jest naprawdę jeszcze dużo tutaj tego wszystkiego, żeby móc spokojnie eksplorować. Dobra, wydaje mi się, że tu już wszystko będzie. Bo niczego więcej tu nie widziałem. Dobra, więc ty płyniemy i idziemy do góry jeszcze i tam będziemy właśnie dokończymy te cięcie te drewna. Ja nie wiem, czy mi się uda to dokończyć, bo mam mało siekierki niestety. Też już nie ma miejsca. Szkoda. Ale szybko idziemy. Tam już jest rekinek, ale on się mną za bardzo nie interesuje, więc ja jestem bardzo szczęśliwy. No i zawsze, czemu zawsze w takim momencie musisz atakować moją tratwę? Co ja ci zrobiłem, powiedz mi, co ja? Co ja, żebym poczynił takiego złego, że ty musisz akurat moją tratwę atakować? Tam mam jeszcze tą rybkę, oj sorki za skrzypienie z krzesła. Tam jeszcze mam tą rybkę. Więc ją wezmę i chyba wydaje mi się, że będę kończył ten odcinek już. Ale jeszcze pójdę spać chwilę i dopiero później go skończę, bo jeszcze muszę właśnie do góry tam i ten, i tu jeszcze jest jedna taka sprawka. Więc tak, dobra. Tu woda, tu jest ten, tu mamy to. Położyć się jeszcze nie ma, jeszcze nocy. I tak, co ja chciałem? Chciałem zrobić jeszcze dokładnie jedną cegłę. Tak mi się wydaje, że chciałem cegłę zrobić. Jak się robi cegły. Chodźcie do cegły tutaj moje. Jest mokra cegła. A, nie mam piasku. Gliny. Piasek i glina. Mam tylko jeden piasek, a glinę? Dobra, glinę mam spoczko. Miedzi nie chcę w sumie. Dobra, piasek mam. Fajnie. Możemy iść spać już. Więc pójdziemy spać i stworzę jeszcze jedną cegłę, bo wydaje mi się, że już mamy dużo tych cegieł, tak. O, cegła, tak, dobra. Stworzymy sobie kolejną cegłę i mamy już chyba dwie cegły. A ile potrzebujemy na stworzenie tego piecyka? Nie tu. Może tu? Albo tu? Piec do wytapiania. Jest. 6 cegieł potrzebujemy. Czyli jeszcze 4. Nie, 3 jeszcze. Dobra. Ale ja będę już kończył ten odcinek w tym właśnie tutaj oto miejscu. Więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się jutro. Odcinek z farminga będzie, więc superancko. Jutro. Co ja tu się stękam? Jak nie wiem co. Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie, zostawcie oczywiście subskrypcję, dzwoneczek, lajka i inne rzeczy piękne i będziemy zadowoleni wszyscy. Więc ja już muszę zrobić zdjęcie do miniaturki. Cześć, zrobiłem sobie tak. O, tak. Dobra, będzie git, mi się wydaje. I tak, i zostawcie tą subskrypcję, zapomnijcie o lajku. Widzimy się jutro. Ten odcinek chyba pojawi się bez montażu, bo chciałbym, żeby pojawił się w ten wtoreczek, więc... Dziękuję wam za oglądanie i będziemy widzieli się jutro. Tak, jutro. Elo.